Znajdujemy się w przestrzeni wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, w miejscu, gdzie otwieramy narrację biograficzną o bohaterze naszej ekspozycji, o jego dzieciństwie spędzonym w rodzinnym domu w Zułowie. Staramy się tu opowiedzieć o świecie wartości, w których wzrastał Józef Piłsudski, o jego starannym wychowaniu w poszanowaniu do polskiej kultury, tradycji i historii. Do najważniejszych eksponatów w tej części wystawy należy koszulka, w jakiej Mały Ziółk, bo tak mówiono na Józefa Piłsudskiego w gronie najbliższych, został ochrzczony w kościele w Powiewiórce. Zbiór niezwykle cennych oraz interesujących artefaktów stanowi kolekcja biżuterii żałobnej i patriotycznej z okresu Powstania Styczniowego, a także niewielka kolekcja obrazów przedstawiających przodków Józefa Piłsudskiego. Obok portretów dziadka i babki Ziółka, Piotra i Teodory z Butlerów, szczególną uwagę zwracają dwa największe płótna przedstawiające Jana Kazimierza Rymsza-Giniatowicza Piłsudskiego, niegdysiejszego chorążego Parnawskiego, a także Ferdynanda Ignacego Giniatowicza Piłsudskiego, dawnego strażnika księstwa żmudzkiego. Bardzo ciekawe są dokumenty prezentowane w tej części ekspozycji. Jest to m.in. metryka urodzenia i chrztu Józefa Piłsudskiego, a także świadectwo potwierdzające jego szlachectwo. Wyjątkowy obiekt stanowi makieta dworu w Zułowie, który spłonął w 1875 roku i nigdy nie został już odbudowany. Makieta jest wiernym odwzorowaniem domu rodzinnego Józefa Piłsudskiego. Szczegółowo przedstawia wnętrza dworu, a towarzyszy jej opowieść Zofii, starszej siostry Józefa Piłsudskiego, o dzieciństwie spędzonym w Zułowie. Wśród wielu innych obiektów w tej części wystawy, głównie książek, które były podstawowym źródłem nauki dorastającego Ziółka, znajduje się jego pierwsze zdjęcie. Fotografia wykonana w 1871 roku, przedstawiająca Józefa Piłsudskiego i jego starszego brata Bronisława. Fotografia towarzyszy na ekspozycji portretowi Marii Zbilewiczów, matki Józefa Piłsudskiego, która położyła największe zasługi w jego wychowaniu i wykształceniu. Opowieść o Zułowskim dworze w istocie przybliża nam najszczęśliwszy, beztroski okres dzieciństwa Józefa Piłsudskiego, które sam określał jako sielskie anielskie. Powstanie i uruchomienie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ale także nieprzypadkowa data, dzisiejsza data 5 grudnia, to wszystko powód, dla którego chcę Państwa zabrać w szczególną podróż. Podróż, którą mamy nadzieję kontynuować w kolejnych miesiącach w cyklu z Piłsudskim po kresach. Bo to przecież nie tylko miejsce urodzenia w Zułowie i miejsce pochówku serca na Rossie w Wilnie, ale dziesiątki miejsc i tych, które mieściły się w granicach II Rzeczypospolitej i tych, które dużo dalej biegły na wschód, a które wiązały się z biografią Józefa Piłsudskiego i które, pozostając poza granicami Rzeczypospolitej, domagają się naszej zbiorowej pamięci. Stąd Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku uruchamia nowy cykl spotkań z Piłsudskim po kresach. A pierwszy odcinek tego cyklu prowadzi nas do Zułowa, bo skoro 5 grudnia się spotykamy, to nie sposób po Bożemu zacząć ab owo od początku. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że już przed II wojną światową pojawiła się bardzo przyzwoita monografia Zułów wczoraj i dzisiaj, a od paru lat mamy na półkach księgarskich znakomitą pracę doktora Mariusza Kolmasiaka Zułów, miejsce urodzenia marszałka Józefa Piłsudskiego, więc nic właściwie nowego nie powiemy. Ale spróbujemy przynajmniej przypomnieć, dlaczego warto, by ten Zułów kojarzył nam się z różnymi wątkami naszej historii ostatniego stulecia. I nie tylko przecież, bo powinniśmy się cofnąć do drugiej połowy XIX wieku. Dobrze widać to poprzez tą mapę. Tu, gdzie czerwona strzałka, mieści się Warszawa. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że
Warszawa jest zawsze w centrum mapy, w środku, a ona tu nagle gdzieś na marginesie. Bo to przecież mapa pokazująca, jak wyglądała znaczna część Rzeczypospolitej pod rozbiorami, wtedy, kiedy przychodził na świat Józef Piłsudski. Sulejówka z Warszawy, ówczesnego Królestwa Polskiego, wybieramy się na tereny określane słowem ziem zabranych. Tych 9 guberni, które powstały w wyniku 3 rozbiorów, kiedy to carska Rosja zajęła największy szmat ziem dawnej przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, a konkretnie wybieramy się dzisiaj do guberni wileńskiej. I w dodatku nawet nie musimy przekraczać Wisły, bo Sulejówka całkiem niedaleko, na Pragę, gdzie mieścił się wspaniały dworzec petersburski, oddany do użytku wtedy, kiedy budowano słynną kolej warszawsko-petersburską, łącząc w ten sposób stolicę Imperium Petersburg ze stolicą, jak to mawiali nasi okupanci, priwislianskiego kraju. Monumentalny dworzec petersburski, zbudowany w latach 1859-1862, stacja końcowa linii kolejowej biegnącej do Petersburga, jest miejscem, do którego wskakujemy do pociągu. Na tym właśnie peronie wsiadamy do pociągu. A wsiadamy w dużej mierze za sprawą jednego z najbardziej błyskotliwych polskich inżynierów i budowniczych linii kolejowych, który obdarował nas 2. linią kolejową na ziemiach Królestwa Polskiego, a 4. w Cesarstwie Rosyjskim, otwartą w 1862 roku, 5 lat przed urodzeniem Józefa Piłsudskiego. Mowa tutaj o generale Stanisławie Kierbedziu, wybitnym inżynierze komunikacji, budowniczym mostów, który był tak naprawdę pionierem budowy przepraw mostowych, słynnych mostów kratownicowych, ale także wspaniałych linii kolejowych, a kolej warszawsko-petersburska, można było powiedzieć, była jednym z jego sztandarowych przedsięwzięć. Formalnie pełnił funkcję zastępcy dyrektora budowy kolei petersbursko-warszawskiej, ale to on zatrudniał setki Polaków, którzy zdobywali szlify i budowali sławę polskich budowniczych linii kolejowych. A mówimy o tej linii nie bez powodu, bo to właśnie tą linią kolejową udajemy się z Warszawy do niewielkiej stacji Podbrodzie. 21 stacji od Warszawy. 436 wiorst dokładnie, tak jak informował nas kalendarz polski ilustrowany, wydany rok przed urodzeniem Józefa Piłsudskiego w roku 1866. Ale to, co najbardziej fascynujące, to czas przejazdu koleją z Warszawy do Podbrodzia. Weźmy pod uwagę, że Podbrodzie to 2 stacje za Wilnem. Wystarczyło wsiąść o godzinie 11 przed południem w pociąg, by mniej więcej o godzinie 1 w nocy być już w Podbrodziu. Spróbujcie Państwo dzisiaj pociągiem dojechać do Podbrodzia w porównywalnym czasie. To tylko każe nam z pokorą myśleć o postępie, jaki w tych sprawach się dokonał. 2 stacje za Wilnem, niewielka stacyjka Podbrodzie. Pociągi, które pędziły do Petersburga, na tej stacji się nie zatrzymywały. Tu zatrzymywały się pociągi kolei lokalnych.
a jesteśmy już na terenie guberni wileńskiej, a dokładnie rzecz biorąc powiatu święciańskiego. Tu opuszczamy pociąg, bo czeka nas jeszcze mniej więcej 12 kilometrów do celu. Konie już czekają na stacji. Ale spójrzmy jeszcze raz na tę mapę. Jesteśmy na północny wschód od Wilna, na południe słynny powiat ośmiański, który przecież uwieczniał w swojej twórczości Adam Mickiewicz, pisząc w Przyjaciołach: nie masz teraz prawdziwej przyjaźni na świecie. Ostatni znam jej przykład w ośmiańskim powiecie. Tam żył Mieszek, kum Leszka i kum Mieszka Leszek. A kto nie pamięta tego fragmentu pana Tadeusza, gdzie pan Podkomorzy mówił: pamiętam, chociaż byłem w ten czas małe dziecię, kiedy do ojca mego w ośmiańskim powiecie przyjechał pan Podczaszec na francuskim wózku, pierwszy człowiek, co w Litwie chodził po francusku. W święciańskim powiecie było jeszcze nieco spokojniej, mniej wpływu francuszczyzny, ale tak jak i na południu, tak i tutaj była to kraina dworów. Jak pisał najwybitniejszy polski fotografik, przecież stamtąd się także wywodzący Jan Buchak, krajobrazu nowogródzkiego, jak zresztą całego litewskiego w dawnym rozumieniu tego słowa, od Dźwiny i Berezyny po Wilię, Niemen, Kowieńszczyznę i Suwalszczyznę, niepodobno oddzielić od dworu litewsko-polskiego, od tych mnogich dworów rozsianych wielkimi, bezcennymi szmaragdami po niezmierzonym królewskim płaszczu naszej ziemi. I dodawał zdanie, które moim zdaniem warto pamiętać, warto cytować, bo Buchak był nie tylko wybitnym fotografikiem, był przede wszystkim znakomitym znawcą krajobrazu. Pisał: rzekłbym więcej, krajobraz nasz to jest głównie i przede wszystkim polski dwór. A o dworach, takich jak ten Olszew Chomińskich, położony przy trakcie ze Święcian do Ośmiany, dodawał: gęsto odrzewione, połączone ze sobą siecią gościńców, dróg i ścieżek, kolorową szachownicą pól, wzorzystym dywanem łąk i pastwisk, gajów i borów, od dworu do dworu droga prowadzi przez łany i sianorzęcie, przez zagajniki i lasy, a wszystkie one należą do jakiegoś dworu, który od stuleci wycisnął na nich swoiste piętno. I do takiego też dworu ruszamy, bo tu mieściły się na Litwie, na Żmudzi, gniazda Piłsudskich, pieczętujących się kościeszą odmienną, herbem używanym przez ładnych kilka pokoleń tego rodu sięgającego XVII stulecia i tych rodów spokrewnionych, wspaniałych, żmudzko-litewskich, słynnych Billewiczów, ale też i Michałowskich, i Butlerów, bo to przecież nazwiska, które w biografii Józefa Piłsudskiego odegrają kluczową rolę. Na ekranie przed nami, można powiedzieć, prawie że biblijna para, Maria i Józef, których ślub odbył się w roku 1863, tak pamiętnym w naszej historii, a potem sypały się jak z rogu obfitości dzieci, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Naliczyło się ich aż 12, nie wszystkie przeżyły. Te jednak, które miały to szczęście, liczną gromadką zapełniały dwór. Jak wyglądał, tego naprawdę nie wiemy, bo zniszczał jeszcze w XIX stuleciu, ale na podstawie wspomnień odtworzono
zarys majątku, widok z lotu ptaka, dawnego majątku Zułów i owego dworu, o którym przed chwilą opowiadał pan Michał Bronowicki z Muzeum Józefa Piłsudskiego, którego makietę mamy w tle, więc o dworze już ani słowa. To przecież tutaj, w sypialnym pokoju, rozległ się krzyk, nie wiemy na ile donośny, przyszłego marszałka Rzeczypospolitej. Matka Maria z Billewiczów, która powiła 12 aż istnień, zmarła w 1884 roku i spoczęła poza granicami Rzeczypospolitej, przynajmniej tymi, które wytyczyły granice w wieku XX, stąd w latach XX. I później Piłsudski zaklinał, by prochy z Litwy Kozieńskiej sprowadzić do ojczyzny, Sugind. I tak się też stało, kiedy chowano na Rossie serce Piłsudskiego. Ale to wówczas, kiedy trwała ekshumacja pod kościołem w Sugintach, 80-letnia mieszkanka tej miejscowości opowiadała, że była przecież świadkiem pogrzebu Marii w 1884 roku. Jednak nie na Litwie Kowieńskiej jesteśmy, a nadal niedaleko Podbrodzia, między Podbrodziem a Zułowem, 7 kilometrów od Zułowa, parafia najbliższa, Kościół Sorokpolski, dzisiaj znany jako kościół w Powiewiórce. Na mapach carskich z lat 60. XIX stulecia obie te nazwy jeszcze występują obok siebie, i Powiewiórka, i Sorokpol. To tutaj zawieziono niewielkiego berbecia z Zułowa, by w tej skromnej świątyni zapisać, iż roku 1867, 5 grudnia w Sorokpolu, w kościele rzymskokatolickim, ksiądz Tomasz Woliński, proboszcz tego kościoła, ochrzcił z zachowaniem wszelkich obrządków sakramentu imieniem Józef Klemens niemowlę płci męskiej urodzone tegoż roku w dobrach Zułów parafii Sorokpolskiej, syna małżonków ślubnych Józefa i Marii z Billewiczów Piłsudskich, stanu szlacheckiego, a trzymali do chrztu Józef Marcinowski i Konstancja Rogalska, matka chrzestna Piłsudskiego, widoczna obok ozdobnego odpisu metryki chrztu. Do dzisiaj przecież dla tych wszystkich, którzy wybiorą się na Litwę i zajrzą do skromnego kościoła w Powiewiórce, czeka tam srebrna chrzcielnica, w której wedle tradycji miał zostać ochrzczony Józef Piłsudski. A nad chórem tablica ufundowana w 1927 roku. Obie te pamiątki narodowe, tak chętnie oglądane przez wycieczki z Polski, spowodowały konsternację 2 lata temu, kiedy miejscowy proboszcz postanowił przenieść je z kościoła gdzieś na zaplecze do przedsionka i dopiero interwencja biskupa pomocniczego archidiecezji wileńskiej przywróciła tak ważne dla wszystkich Polaków pamiątki na swoje historyczne miejsce. Warto też powiedzieć, że w tym roku wysiłkiem Poloniki Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą odnowiono schody do tej historycznej świątyni. My tymczasem wracamy do Zułowa, z którym Piłsudski związany był przez pierwsze 7, niespełna 8 lat swojego życia, bo w lipcu 1875 roku
wydarzyło się prawdziwe nieszczęście. Jak zapisano w kronikach, podczas podróży rodziców marszałka z córkami do Szwajcarii zapoznał się pan Piłsudski w Wiedniu z fabrykacją prasowanych drożdży. A po powrocie do Zułowa postanowił przerobić niedawno wybudowaną gorzelnię na drożdżownię. Sprowadził więc nową aparaturę, zamówił wielki kocioł parowy i w lipcu 1875 roku kocioł ten był sprowadzany ze stacji kolejowej Podbrodzie. Należało go przeciągnąć przez głęboki parów, którym płynie rzeczka Mera. Do tej pracy Piłsudski wezwał do pomocy, mówimy oczywiście o ojcu Józefa, także Józefie, wezwał do pomocy wszystkich mężczyzn z majątku, tymczasem z powodów niewiadomych, może z zapruszenia ognia od papierosa, wybuchł we dworze pożar. A do parowu, gdzie biedzono się z tą machiną, były 4 kilometry. Do ratunku we dworze nie został de facto nikt dorosły. Zgorzało ze szczętem wszystko. W jednym ze świadectw obecny podczas pożaru syn ogrodnika Zułowskiego tak pisał. Bogaty był majątek Zułów. Sery robili, jak to czydło, żółte i wielkie. Wołownia nowa, stajnia nowa, wszystko pan stawiał. Aż i dwór piękny wystroił, trzypiętrowy z wieżą tyłem do rzeki, bo tam rzeka Mera naokoło całego folwarku płynie. I dwór ten tylko co był skończony, nawet jeszcze piasku nie było naciągane na nich, na strychu, wiadomo, dla ciepłości tak się robi, kiedy straszenny pożar wybuchnął. A zapruszył ogień służący Grzybowski z papierosy. Tam malarze brali farba, coś ci pomalować we dworze, a on okurek rzucił, nogą zadeptał i nie zobaczył, co tam kurzy się. Tak i to poszło wszystko z dymem. W ta pora wicher wielki był i susz przed tym, taki ratunku nie było, ani dostąpić taki żar. Nic zratować nie dało się. Samych koni stajennych, pięknych, 15 czy 16 spaliło się. Para ogierów, siwaków, nadtoż wspaniałych, jeden źrebak, bo w moich oczach wyskoczył ze stajni z powrotem w ogień. Wołów branżnych, znaczy się brachą z gorzelni karmionych, sztuk ze 300 poszło i świnie, tylko że krowy zostali, bo na paszy byli i wszystkie budynki spalili się. Ja to wiadomo jak dzieciuk, tylko parosinowa koszulka na wypusk miał i w tym jednym został. A jak ogień doszedł do gorzelni, jak zaczęli trzaskać beczki ze spirytusem tak mocniej, jak harmaty i swon był straszenny, karety, fajetony, wszystko popalone. Ktoś ci sanie z wozowni wyciągnął, ale tlili się, więc do stawu wrzucił i te sanie musi tydzień po tym stawie pływały. Taki dramat wydarzył się w Zułowie w lipcu 1875 roku i w rezultacie rodzina musiała Zułów opuścić. W rezultacie z Zułowem trzeba było się rozstać, przeprowadzić do Wilna. Zniszczały majątek, musiał ostatecznie zostać sprzedany i zlicytowany. Całą tą historię znajdą Państwo i na kartach wspominanego już, wydanego przed wojną Zułowa wczoraj i dzisiaj i także wspominanej znakomitej książki Mariusza Kolmasiaka. Pożar, trauma, bolesne wspomnienia z dzieciństwa, Zułów nie był miejscem, do którego Piłsudski wracał często. Był tutaj bodaj dwukrotnie, jak twierdzą jego biografowie, raz w sierpniu 1919 roku z bratem Janem i Beliną Prażmowskim, po raz drugi zawitał tutaj w roku 1927. Ale przecież pamięcią i myślą do Zułowa wracał, a ułatwili mu to jego podkomendni, którzy przygotowali nie lada niespodziankę. Podczas jednego z wyjazdów Piłsudskiego
wstawiono mu do gabinetu monumentalny stół, przypominający, jak Państwo widzą, no, można powiedzieć, łóżko składane, tyle że nieco płaskie, a tymczasem to dwumetrowej wielkości tafla szklana, pod którą kryje się niezwykła mapa. Mapa zatytułowana Plan geometryczny majątku Złowo szlachcianki Marii, córki Antoniego Piłsudskiej w guberni wileńskiej święciańskiego powiatu, sporządzona w roku 1858, Piłsudskiemu nieznana. Nic dziwnego, że kiedy wstawiono mu ten niezwykły stół z planem Złowa, potrafił kwadransami i godzinami całymi ślęczeć nad nim, czasem z lupą, bo przecież po tych wszystkich miejscach biegał w dzieciństwie. Nad tym stolem też pochylali się i goście Piłsudskiego, od chociażby król rumuński Karol i jego syn książę Michał. A my wracamy znowu do Złowa nad Merą, nad piękną, malutką rzeczką Merą, taką jak wygląda w grudniu, by jeszcze raz przyjrzeć się temu, jak wyglądał Złów w latach 30. Meandrująca Mera, opływająca majątek Złów, nie pozwala nam z pierwszej chwili zobaczyć skali owych zniszczeń. Na pozór wydawałoby się, że za tymi drzewami odnajdziemy wszystko na miejscu. A jednak nie. Skromna tabliczka na drzewie przypomina, że jesteśmy w majątku Złów, w gminie Podbrodzie powiatu święciańskiego. Tyle, że z majątku zostały nędzne ruiny i szczątki. Na tym zdjęciu zrobionym z lotu ptaka widać fundamenty po spalonym dworze i częściowo zachowane budynki gospodarcze. Podwoże zostały de facto podmurówki. Jeden z obiektów przetrwał szczęśliwie, to stara piekarnia i piec z wnęką, gdzie nawet zachowała się jeszcze drewniana ława fotografowana w latach 30. Obok niej odrestaurowany już w latach 30. świronek, czyli wędzarnia i pozapadane lamusy, budynki gospodarcze, lodownia, a wreszcie ruiny imponującej gorzelni. Tej gorzelni, którą na drożdżarnię przerabiał ojciec Józefa, co skończyło się tym dramatycznym pożarem. Widać po murach, które jeszcze stały tutaj w latach 30., że nie byle jaką inwestycję zaplanował tutaj ojciec marszałka. Był zresztą znany ze swoich ambitnych niezwykle planów i pomysłów. W Złowie założył wspominaną już hodowlę bydła i koni, fabrykę terpentyny i drożdży, budował młyny, była gorzelnia, cegielnia. Różnie to bywało z tymi inwestycjami, ale miał się czym Złów poszczycić do owego pamiętnego pożaru. Taki też Złów oglądał w latach 30. znany ówczesny kolorysta Zenon Kononowicz, który na kilku obrazach utrwalił widoki złowskie, tyle że w kolorze, co rzadkość, bo do tej pory oglądaliśmy zdjęcia czarno-białe lub w sepii. To ów świronek, czyli wysmukła wędzarnia, pejzaż z Merą i pejzaż ze spacerującymi. Kiedy malował tutaj swoje charakterystyczne obrazki,
Zapewne musiał spotkać jeszcze Sylwestra Kimbara, dawnego furmana we dworze państwa Piłsudskich, który pamiętał marszałka z lat dziecinnych. Ale nie tylko miejscowi pamiętali o Zułowie. Pamiętali ci, którzy sprawili mu tą niespodziankę w postaci dwumetrowego planu Zułowa. I kiedy w 1934 roku w lipcu zgromadzili się na zjeździe walnym Związku Rezerwistów, podjęli uchwałę, że ukochanemu wodzowi spalony majątek po prostu odbudują. Tak zawiązał się Komitet Odbudowy, który wystosował do ciężko chorego już wówczas Józefa Piłsudskiego pismo. Panie Marszałku, Zarząd Główny Związku Rezerwistów melduje posłusznie, iż zgodnie z uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów powołany do życia Komitet Odbudowy Zułowa majątek Zułów wykupił, bo w międzyczasie Zułów przechodził przez wiele rąk. Równocześnie meldujemy posłusznie panu marszałkowi, iż postanowiliśmy do 11 listopada 1935 roku doprowadzić dzieło nasze do końca przez odbudowę Zułowa do takiego stanu i takiej postaci, w jakiej pozostał w twej, panie marszałku, pamięci. Tyle, że w maju 1935 roku nie stało już gospodarza Zułowa. Idea, by odbudować dwór dla nieżyjącego marszałka, musiała zostać zarzucona. Pojawiła się nowa, by stworzyć rezerwat pamiątek nienaruszający tego historycznego miejsca. Rozpisano konkurs, ogłoszono wszem i wobec, że architekci, specjaliści od krajobrazu mają zaprojektować, jak ma wyglądać to szczególne dla Polaków miejsce. Prac wpłynęło nieco, ale ta jedna, Romualda Guta, zyskała największy aplauz i pozytywne opinie. Sąd konkursowy, proste, ascetyczne rozwiązania inżyniera architekta Romualda Guta zaakceptował i tak w 1935 roku ruszyły prace nad przywróceniem przynajmniej Zułowa do roli tego historycznego rezerwatu. Pod kierunkiem pana inżyniera odrestaurowano pozostałe jeszcze budynki gospodarcze, w tym wędzarnię, o której pisano, lekka, szlachetna w linii. Odtworzono miejsce, gdzie kiedyś był klomp i podjazd do dworu. Zakonserwowano w postaci trwałej fundamenty dworu, w którym urodził się Józef Piłsudski. Obok pojawiło się plato dla rozmaitego typu uroczystości, a z lotu ptaka widać, jak pięknie całość tego przecież zniszczonego, zrujnowanego, spalonego majątku zyskuje znowu ład, porządek, jak wszystko powraca do tego dawnego krajobrazowego założenia. To wtedy dawna piekarnia zyskała nową funkcję, stała się muzeum, a w jednym z budynków, tu właśnie w piekarni, pojawiła się szkoła ludowa imienia Marii Zbilewiczów. Wszystkie te prace ukończono 10 października 1937 roku. Rezerwiści tłumnie stawili się wówczas w Zułowie. Na pamiątkę wybito medaliki, a prezes Związku Rezerwistów Zyndram Kościołkowski mógł zameldować, że dzieło wykonane. Odtworzono to szczególne miejsce z intencją, by było miejscem refleksji i zadumy.
tak jak pisał o nim jego twórca, inżynier Gut. Nie chciałem tworzyć cmentarza ani symbolicznego pomnika. Zułów to tylko miejsce, z którego wyrósł on. Tu w Zułowie chciałem stworzyć miejsce kontemplacji, których brak tak się daje u nas wyczuwać. Chciałem stworzyć miejsce, gdzie każdy będzie mógł się skupić, choć przez kilka minut pomyśleć i spojrzeć w siebie. Tak pisał inżynier Gut. Na tę uroczystość zjechali wszyscy i z Warszawy, i z Wilna, z prezydentem, panią Piłsudską, z wojewodą wileńskim, z ministrami. I to wówczas, w miejscu, gdzie jak ustalono, znajdowała się historyczna sypialnia państwa Piłsudskich, gdzie po raz pierwszy rozległ się krzyk młodego Ziuka, postanowiono zasadzić dąb. Ten moment zarejestrowały aparaty obecnych wówczas fotoreporterów. Dąbek został postawiony, posadzony i szczęśliwie przetrwał. Zaskakująco nie przetrwały dziesiątki kamiennych budowli w okolicy, a on tak. I dzisiaj prezentuje się już całkiem okazale, stanowiąc jeden z najważniejszych punktów historycznego Zułowa nawiedzanego przez współczesnych. Ale my jeszcze ciągle tkwimy w latach 30., kiedy do kolebki wodza ciągnęli i mieszkańcy powiatu święciańskiego, którzy marszałkowi oferowali obywatelstwo honorowe miasta Oszmiany oraz gmin powiatu oszmiańskiego. To tutaj przybywali kawalerzyści, by czcić pamiętną datę 19 marca, obchodzoną co roku na tej fotografii w ostatnim marcu za życia Józefa Piłsudskiego w roku 1935. To tutaj przebywały dziesiątki delegacji, wycieczek dorosłych i młodzieży. A stało się to o tyle łatwiejsze, że w latach 30. zaprojektowano linię kolejową, która łączyła północną Wileńszczyznę, Podbrodzie, Postawy, Woropajewo z Drują i w ten sposób tuż obok majątku Zułów przebiegła czarna nitka kolei, a Zułów doczekał się tego, że został też stacją kolejową. Stacją pomiędzy Podbrodziem a Drują i Królewszczyzną. Tak wyglądała owa stacja z lotu ptaka, a tak piękny budynek wzniesiony tutaj w latach 1936-1937. Na dobrą sprawę moglibyśmy, proszę Państwa, z dziennikarzami, którzy przybyli do Zułowa, powrócić do Wilna, bo cóż jeszcze o Zułowie można więcej powiedzieć? Kto chce, niech wsiada do pociągu, ale ja zabieram Państwa na inne trasy, bo z Zułowa do Wilna można nie tylko pociągiem, można chociażby kajakiem. Oto bowiem w drugiej połowie lat 30. dla upamiętnienia postaci marszałka i miejsca jego narodzin zaczęto organizować spływy kajakowe na trasie Zułów-Wilno. To akuratnie okładka pięknego programu drugiego ogólnopolskiego spływu kajakowego z Zułowa do Wilna, trwającego dni 5. Płynęło się rzeczką Baranką, potem Straczą do Willi, do Bystrzycy i z powrotem do Willi, by po 5 dniach kajaki mogły zacumować przy moście Antokolskim, a uczestnicy mogli przemaszerować na Rossę i złożyć hołd sercu marszałka. Jeśli komuś woda nie miła i machacz wiosłami nie lubi,
moglibyśmy z Ułowa wracać do Wilna na nartach. Bo także w latach 30. zaczęto organizować zimowe marsze narciarskie ku czci pierwszego marszałka Polski. Zwłaszcza w roku 1937, 1938 i 1939 te trzy marsze miały już całkiem poważny charakter. Odbywały się w ich ramach zawody o mistrzostwo wojska, angażowano patrole przysposobienia wojskowego Polskiego Związku Narciarskiego i Narciarstwa Regionalnego. Marsze odbywały się na trasie Zułów, Podbrodzie, Niemęczyn, ośrodek ćwiczebny Kojrany, Nowa Wilejka, Wilno. Mogły w nim uczestniczyć w poszczególnych klasach albo patrole wojskowe i Korpusu Ochrony Pogranicza, albo patrole przysposobienia wojskowego, albo patrole sportowe, albo patrole regionalne. Mogli także uczestniczyć pojedynczy, indywidualni narciarze, osoby wojskowe i cywilne, w klasach męskich, czterech i oddzielnej klasie kobiecej. Kobiety mogły startować, o ile ukończyły rok 20, a nie przekroczyły roku 30. Szczegółowy regulamin marszu zimowego wydawało Ministerstwo Spraw Wojskowych, które stanowiło, iż każdy narciarz musiał posiadać karabin, 5 naboi ostrych, pas główny, 2 ładownice, plecak, w którym przybory do jedzenia, manierka, przybory do mycia, a ogólna waga plecaka z zawartością musiała wynosić co najmniej 5 kg i do wagi tej nie wliczało się smarów i materiału naprawkowego do nart, który mógł być użyty podczas marszu. Poza tym każdy uczestnik patrolu musiał jeszcze posiadać koc i ciepłe okrycie lub, jak wtedy ładnie mówiono, ubranie wiatrowe. Dowódca patrolu zaś musiał być wyposażony w gwizdek i latarnię elektryczną ze świeżą baterią. Zakładam, że Państwo już to wszystko mają w plecaku. Wszyscy gotowi do startu. Generał Józef Olszyna-Wilczyński dokonuje przeglądu zawodników. Mamy przed sobą 2 etapy po 35-45 km. Na drugim etapie, drugiego dnia, odbywa się obowiązkowe strzelanie dla wszystkich patroli biorących udział w marszu. No i już patrole meldują się na starcie, ale proszę się przyjrzeć tej fotografii. Oczywiście nie tym wszystkim dorysowankom, które na potrzeby publikacji IKAC-u zostały dokonane, ale tym niezwykłym bryłom lodowym, pomiędzy którymi tłoczą się narciarze. Można by było powiedzieć, pomyśleć, że znajdujemy się na festiwalu rzeźb lodowych, no może nie w Sapporo, ale w którymś z innych miejsc, gdzie takie monumenta z lodu powstawały. Tak, tak, proszę Państwa, to tutaj, w Zułowie, przy okazji owych marszów narciarskich wznoszono z lodu niezwykłe pomniki ku czci marszałka. Tu pod nimi składano wieńce, na nich pojawiało się popiersie i to spośród nich ruszały na trasę patrole, które mogło można było wyprzedzać, głośno krzycząc: trasa wolna. Co miało oznaczać, że wymijany musiał ustąpić w bok ze śladu i przepuścić mijającego. Myślą Państwo, że w tamtych czasach śniegu było pod dostatkiem? Otóż niekoniecznie. W 1939 roku, jeszcze na parę dni przed marszem Zułów w Wilno, śniegu prawie nie było i niektóre patrole liczyły się już z tym, że będą ganiać z nartami na plecach, bo taki był regulamin. Jeśli śniegu nie będzie, marsz będzie z nartami na plecach. Ale śnieg spadł, w Wilnie tylko go było mało i trzeba było na środku ulic, którymi przebiegała trasa, usypać specjalne białe ścieżki. Tymczasem marsz dobiega końca, pożegnalny uścisk dłoni i gratulacje od generała Stefana Dąb-Biernackiego. Przypominamy, wiosna 1939 roku,
jeszcze defilada nocna przed mauzoleum na Rossie, jeszcze zawieszamy pamiątkową plakietę tego ostatniego, niestety, jak się okazało, marszu zimowego Zułów Wilno. Bo co potem się stało, państwu tego mówić nie muszę. Na dziesięciolecia nad Zułowem znowu zapanowała złowroga cisza, tym bardziej złowroga, że połączona z dewastacją i niszczeniem tego terenu. Dopiero zmiany, jakie nastąpiły już w niepodległym państwie litewskim, zaczęły budzić nadzieję, że to szczególne miejsce przestanie być historycznym śmietnikiem. To tutaj w 2017 roku pojawił się też zaskakujący dla nas pomnik dwóch braci, Józefa i Bronisława Piłsudskich, wystawiony przez Litwinów, przez litewskiego właściciela sąsiadującego z historycznym miejscem, gdzie stał dwór, a współcześnie zamieszkałego dworku. Pomnik, który przez niektórych niebacznych turystów jest postrzegany jako główny pomnik w Zułowie, bowiem nie wszyscy chcą przejść kilkaset metrów dalej, by dotrzeć do jądra dawnego majątku. Do miejsca, które kilkanaście już lat temu Związek Polaków na Litwie wykupił i dzisiaj należy do tej organizacji. To tutaj zimą, wiosną i latem gromadzą się Polacy zamieszkali na terytorium państwa litewskiego i przybysze nie tylko przecież z Polski, by wędrować historycznymi tropami młodego Józefa Piłsudskiego. Tutaj nad Merą pojawiło się bowiem coś w rodzaju narodowego panteonu. Twórcy, właściciele tego miejsca, Związek Polaków na Litwie, nazwali to Aleją Pamięci Narodowej. To tutaj od kilkunastu już lat stawiane są stelle pamiątkowe, dedykowane i poszczególnym osobom, ale także i ważnym momentom w naszej historii XIX i XX stulecia. W 2014 roku pojawiła się stella upamiętniająca pierwszą brygadę kadrową, ale także rocznicę insurekcji kościuszkowskiej. Zawsze towarzyszy temu poświęcenie stelli, posadzenie pamiątkowego dębu, bowiem ideą Związku Polaków na Litwie jest tutaj odtworzenie Alei Dębowej i postawienie co najmniej 100 takich obelisków i posadzenie co najmniej 100 dębów. Szczególnie obfity był w te wydarzenia ostatni czas, kiedy przybywało i stelli, i dębów. Pojawiają się tutaj upamiętnienia postaci i czasów późniejszych, takich chociażby jak postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, ale to już wybór właścicieli tego miejsca, Związku Polaków na Litwie. Tak dzisiaj wygląda aleja w Zułowie i miejsce, do którego wiosną tego roku, 3 maja, zorganizowano pierwszy motorowy, samochodowy rajd. Kiedy patrzymy na to, co wykonali Polacy z Wilna na Litwie, łza się wokół kręci, bo chciałoby się, żeby w takiej atmosferze i w taki sposób tego typu imprezy przebiegały także może i nad Wisłą. W czasach pandemii, kiedy nie można było w sposób swobodny odwiedzać miejsca narodowej pamięci, wymyślono, by
pojechać tam samochodami. Tak wkrótce w portalach społecznościowych skrzyknęli się wileńscy Polacy i 3 maja, to przecież nie jest święto państwowe na Litwie, tym trudniej, ruszyła kawalkada samochodów uzbrojonych w biało-czerwone flagi, w biało-czerwone znaki i w biało-czerwone baloniki. Po co baloniki? Zaraz się Państwo przekonają. Najpierw jeszcze przygotowania w Wilnie, potem trasa 60 km z okładem do Złowa i ta niezwykła kawalkada, która podjeżdża dosłownie do miejsca, gdzie stał dwór państwa Piłsudskich. Tu, gdzie dzisiaj mieści się serce tego narodowego miejsca pamięci. Tu każdy samochód przystawał na wysokości dębu, przypomnijmy, posadzonego w miejscu, gdzie urodził się Józef Piłsudski. Naciskane były klaksony, a w powietrze wzbijały się biało-czerwone balony. Można? Można. Brać tylko przykład z braci Polaków na Litwie. Chociaż między Bogiem a prawdą kontrowersje i spory wokół tego miejsca, tego, co tam ma powstać, jak ma wyglądać w przyszłości, trwają nadal. To jednak nie przeszkadza, że przy każdym wielkim święcie, czy będzie to Święto Wojska Polskiego, czy Dzień Niepodległości, czy 19 marca, zawsze pojawiają się tutaj wierni spadkobiercy Józefa Piłsudskiego. Tak wyglądało Święto Wojska Polskiego w Złowie w tym roku, proszę Państwa. Co dalej z Złowem? Dobre pytanie. To przecież przedsięwzięcie daleko przerastające możliwości w końcu ograniczonej grupy Polaków z Wileńszczyzny. Może pora, by zakopać ciągle jeszcze gdzieś wyciągane toporki i tomahawki, by zapomnieć o urazach, by siąść do stołu i zacząć poważnie myśleć, czym ma być Złów, nie tylko dla wileńskich Polaków, ale dla wszystkich mieszkańców i tych, którzy mieszkają w Rzeczypospolitej i tych, którzy przyjeżdżać będą do Złowa z całego świata. Złów, tak myślę, to ciągle otwarta karta. Myślę, że to także wyzwanie dla tak ważnej instytucji, jaką jest Muzeum Józefa Piłsudskiego. Dzisiaj chcę Państwa odesłać do lektur wspomnianych już książek i zaprosić na kolejne spotkanie z cyklu z Piłsudskim po kresach, już w styczniu. Będzie to pierwsze spotkanie z Wilnem, miłe miasto. Do Wilna ruszamy w styczniu. Dziękuję bardzo.